Jeśli mieliście kiedyś bad tripa, To nie. to teraz będziecie mieli gorszego, nie? Nie, no nie. Nie wyglądam, jakbym ogólnie nagrywała jakieś dziwne rzeczy w tych uszach. Hanno Becka. No, nie Becka, bo to nie był żart. Kuba, czy ty to słyszałeś? I stwierdziłam, że będzie okej. Okay. Okazało się, że nie było. Co ja z nią zrobię? Jaką następleję na tym przystanku? Wow, zostawię wszystko dla ciebie. Bądźmy razem, jeśli tego chcesz. To jest bardzo fajny, właśnie się rozwód. Zero kontaktu ze światem. Babcia otworzyła okno i powiedziała, że mam, że coś tam, że spierdala i czy coś takiego. Teraz shame on you. Tak, jestem lekarzem. Moja mama jest crazy i się do tego przyznaje. Za ile? Alicja uważa, że papierosy mają odpowiednią moc. To jest gówno i nadaje się po prostu do śmietnika. Kurde, liczę, że ty w następnym podcaście powiesz coś kontrowersyjnego, bo już wiem, że ludzie mnie skrytykują za wszystko, co dzisiaj mówię. Gdzie? Czy drobne? To jest cała moja wypłata miesięczna. Okej. To nie liczy. Wygląda strasznie creepy. To by był dobry. Dobrze by to wyglądało, jakby był jakiś taki. Podcast to z szpitalu psychiatrycznym? Nie, takie, wiesz, jakieś takie historie straszne. Ej, nie mam tego puszka. Nie, bo stwierdziłam, że i tak nie szumi tu, więc one chyba lepiej będą zbierać dźwięk, tak. Szumi moja pralka ewentualnie, nie wiem, czy to aż Nie, nie tak będzie tego słychać. słychać, wydaje No mi się. dobra. Więc witamy Was w kolejnym odcinku podcastu. Taki trochę creepy atmosferze. Czekajcie. Jest. Dla osób oglądających na YouTube mam Jest. wielkanocny akcent od stroju króliczka, który mi się Dobra, nie sprzedał jeszcze. teraz jest jeszcze bardziej creepy. Nie dostajmy później te uszy, ale. Wyjaśnienie aktualnej scenerii jest po prostu takie, że jest godzina 22:13, na dworze jest ciemno i ja mam albo światło szpitalno-podobne. Tak, bo ono jest takie bardzo białe, w ogóle Tak. takie bardzo mocno. No, Ja w ale ja tego ogóle. nie będę zmieniać, bo wynajmowane mieszkanie i. Znaczy, kadr jest tymczasowy. Mam nadzieję, że Tak. w nowym. W nowych, jak jednym albo drugim, myślę, że się coś Tak. wymyśli. Gdzieś kiedyś znajdziemy swoje miejsce, może. Tak. No, myślałam tak szczerze mówiąc, że jeszcze dzisiejszy odcinek nagramy u mnie. Też tak myślałam, szczerze mówiąc. Tylko, że ja muszę się wyprowadzić do końca miesiąca, są święta i to sprawiło, że ja nawet już nie mam krzesła, bo ogólnie, wiesz, mam posprzątane elegancko, mogłybyśmy nagrać. W ogóle przy świetle dziennym byłoby super, tam przy oknie, przy blacie, bo No, jest czysta kuchnia i wygląda normalnie jak z katalogu, tylko, że nie ma nawet krzesła, więc musiałybyśmy stać. no tak średnio. U mnie jest brudna ściana porysowana Nie widać tego ołówkiem na Spotify. przez Leona. Brak jakiegokolwiek oświetlenia i. Nie no, ale masz przynajmniej lampę. Ja nie miałam lampy Tak, ostatnio i tak. było ciemno. Ostatnio było ciemno, dzisiaj jest trochę creepy. Dajcie znać, jaki vibe lubicie, ale ogólnie może powinniśmy nagrywać jakieś takie straszne historie. Myślę, że mamy ich sporo, ale ogólnie przy podcaście nie jest istotny wygląd. Mam nadzieję, że większość z tego słucha, nie to ogląda. Jak ci się na mnie patrzy z tymi uszami? Przeszkadzają ci? Czy mogę tak siedzieć? Nie, Bo ja czuję ten wielkanocny vibe. Ja ogólnie jechałam samochodem. W ogóle jechałam samochodem, to trzeba podkreślić. Powiem wam, że wyprowadziłam się do rodziców, ale do tego przejdziemy dalej, bo to brzmi dość ciekawe w sumie. Natomiast tak, mieszkam u rodziców od wczoraj. Czuję się trochę, jakbym była na jakimś Erasmusie albo na wymianie. bo ty teraz u brata w pokoju mieszkasz, nie? Tak, mam. Chciałabym być stary, ale kochani, mam normalnie, wiecie, tapetę z Michaelem Jordanem, który patrzy na mnie z góry, jak śpię. No, czuję się, jakbym była naprawdę na jakiejś wymianie takiej w gimnazjum. Mieliśmy wymianę z Francją. To U mnie daje mi była taki vibe. z Hiszpanią. No. Więc na 3 miesiące jestem na wymianie. Ze względów finansowych, jak zobaczyłam kawerki na obrzeżach Gdańska za 3000. To się Ceny za są głowę złapałam. ogólnie z kosmosu teraz za jakieś takie mieszkanie, powiedzmy, jeszcze takie godne, bo ja widziałam jakieś takie, no, nazwę to brzydko, ale meliny, że no, widać, że tam grzyb po prostu na ścianie, kuchnia się rozpada i w ogóle nie wiem, kto by chciał tam mieszkać, ale
No, i wtedy takie mieszkanie można wyłapać taniej, ale i tak za stan, który jest na tych zdjęciach, to moim zdaniem dużo, dużo sobie chcą. Znaczy ja widziałam teraz, jak jechałam, że to Impro, co się tutaj buduje, ten osiedle, Na Rotmance? no No. to tam jestem przekonana, że od 315 tysięcy mieszkania. Tak, ale to są takie malutkie kawalerki. Kawalerki. I widziałaś, jak to Impro jest zbudowane? Nie, bo jest stara, ogólnie A, ciemno, no tak, super, nieważne. Widziałam tylko to, co mi oświetlały światła, a to, co jest tam dalej, to niestety Nie, nie. ja jakby, nie wiem, miałam jakąś taką wizję zawsze, że ta budowa była jakoś oświetlona, ale może teraz już nie jest, no nieważne. Ale no, to jest zbudowane z takich płyt. Tak jak ci mówiłam, tak w Simsach się jakby Dobra, ściany hejter, postawiła. ja już odebrałam drugie mieszkanie w Impro według Nie wiem, mi to w pana, ogóle. który to sprawdza. Czekaj, to się jakoś nazywa. No. Znaczy ogólnie jest to mój wujek, ale Kuba. podobno są ludzie, którzy sprawdzają mieszkania przy odbiorze. Ja się będę teraz stresować, że on tego słucha. On pójdzie spać. No to Jakby. dobrze, to niech spada. On wie, że tu jestem w ogóle? Tak, no. A, to dobrze. Zgubiłam wątek. A, powiedział, że git. Taki był. No i teraz szumi. Przepraszam, ale mi zjeżdża. Taki był. Tak, to miałam na myśli, że ogólnie powiedział, że jest w porządku. Pan, który się zna na W sensie, no budowlance. spoko, w sensie jakby każde mieszkanie, mam wrażenie, że w ogóle te wszystkie Impro czy nie Impro Aktywie i tak dalej, one wszystkie mają inaczej są zrobione. Możesz wejść. Nie musisz, nie wiem, Ale tak cicho. tip-topować. Cześć, Kuba. Dobranoc. Ja wyglądam, jakbym ogólnie nagrywała jakieś dziwne rzeczy w tych uszach. Przyznajmy. Ale Leon śpi u nas jak coś, więc nie wiem, gdzie chcesz siedzieć. No, whatever. No, ona posiedzi. Nie, pewnie przeniesie właśnie w tym momencie Leona i będzie siedział w sypialni. Zgubiłam Ja wątek, również. więc mogę powiedzieć, mogę, Kuba, o Kuba wiem nas co, rozproszył. mogę wyjaśnić, mogę tutaj statement dać Wyprowadzki do prawdziwy. rodziców. Nie, Nie. tego, kogo jest mieszkanie moje. Znaczy teraz to jest jakiegoś pana, który interesuje się astrologią, bo zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. O! Ogólnie jest bardzo fajny, ale Jest bardzo fajny. to jest bardzo fajny, właśnie się rozwód. I dlatego też musiałam się wyprowadzić szybciej niż planowałam, bo. Bo on wziął rozwód i musi się wyprowadzić od żony? Znaczy ja w ogóle nie wiem, czy historia, dlaczego sprzedałam mieszkanie, jest. Znaczy, taka oficjalna? W sensie to. Nie wiem, czy kogoś to interesuje, ale. No generalnie doszłam do wniosku po rozmowach też z moją mamą w sumie. Jestem ciekawa, jaka jest oficjalna wersja. Oficjalna wersja jest taka, że. Moja mama jest crazy i się do tego przyznaję. I po prostu. W sumie rzeczywiście ja doszłam do wniosku, że ja się na to zgodziłam, że ona stwierdziła, że wystawi to mieszkanie za taką zaporową cenę. No i jak się sprzeda, to w tej cenie będę mogła kupić większe trzypokojowe. No i w sumie to było tak, że ten facet był jedyną osobą, która przyjechała oglądać to mieszkanie. I od razu się zgodziła. I on był tak podekscytowany, jak zobaczył, że balkon jest z tej strony, że będzie oglądał jakieś gwiazdy, bo on się interesuje właśnie astrologią. Okej. Astronomią. Astronomią, bo astrologia to znaki zodiaku chyba, co? Well, I don't know. I have No, ale no idea. generalnie był mega zajarany. W ogóle powiedział, że to jest dzielnica, w której on bardzo chce mieszkać. Że jedyna w ogóle, w której on oglądał mieszkania. Naprawdę? Jakby Tak. tam nic nie ma takiego. Tak, i stara, on był po prostu. On był takim kupcem jak ja, jak kupowałam samochód. A. Że ja wiedziałam, że ja chcę tylko ten samochód. I to, że No on tak. był ogólnie w złym stanie, I drogi. nie był wart swojej ceny i w ogóle wszystko na nie. I ja pojechałam w ogóle z moim wujkiem, który to jest inny wujek. Tamten się zna na mieszkaniach, ten się zna na samochodach, więc trzeba mieć Wszyscy znajomości. mamy takich wujków. I mój wujek ogólnie jest takim doradcą jakby przy zakupie samochodów. On też tam chyba coś z ubezpieczeniami robi. I on w ogóle ma jakiś swój blok motoryzacyjny i normalnie samochody dostaje do testowania. Więc on ogólnie jest Nice. taki zajawiony motoryzacją.
I ja mu nawet zapłaciłam za to, żeby pojechał ze mną i sprawdził mi ten samochód. I powiedział ci, że nie bierz go. I on mi powiedział, że to jest źle, to jest źle, tam to jest źle. Ale szczerze, to ja nawet nie pamiętam, co było źle, bo ja zobaczyłam ten samochód i powiedziałam, że ja go i tak chcę. I ogólnie ten ziomek nawet nie chciał, jakby on się nie zgadzał na negocjacje tej ceny za bardzo. Ja i tak kupiłam, mimo że wykraczał poza mój budżet, który sobie zaplanowałam na zakup samochodu. Więc to był pan typu, moja mama mówi, że jakby zawsze sprzedasz wszystko, tylko musisz po prostu znaleźć jakiegoś debila. I tak też z Audi pewnie bym znalazła w końcu jakiegoś debila, tak, ale miałam chciałeś... na to czasu. No. A tutaj właśnie od grudnia w sumie to mieszkanie tak wisiało. No i znalazł się ten facet, który chciał po prostu na tym osiedlu, na tej dzielnicy i w ogóle. I no... No w sumie ja się zgodziłam na to, żeby to mieszkanie sprzedać, nie? No ale czy ty na tym dobrze wyszłaś? No... Długofalowo myślę, że tak, bo będę miała 3 pokoje, będę miała bliżej do szkoły. Jest dużo plusów, natomiast ja jestem osobą, którą bardzo stresują takie zmiany. W sensie ja dzisiaj już się czuję dobrze, ale przez ostatni miesiąc, w sensie, bo już wiem, że jest po ptakach i już się z tym pogodziłam, ale przez ostatni miesiąc się czułam tak źle z tym, że się muszę przeprowadzać, że gdzieś tam te moje podstawowe takie fundamenty, dzięki którym się czujesz dobrze, w sensie jakieś no takie tak. poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, zostają zaburzone, bo ja tak naprawdę zostaję bez domu, bo ten facet jakby, on kupił to mieszkanie pod warunkiem, że będzie mógł od kwietnia się wprowadzić, bo jakby się rozwiódł i potrzebuje się wyprowadzić. No tak. I on potrzebował wykończone mieszkanie, bo on myślę, że ma świadomość tego, że on mógłby kupić od dewelopera większe mieszkanie, tak, taniej, wykończyć je i jeszcze no by mu zostało z tego. No na pewno. Ale on też chyba tam z tego, co opowiadał, to jakby dobrze zarabia, więc to nie był dla niego problem. On po prostu chciał nowe mieszkanie w dobrym standardzie, w tym miejscu. No, wszystko się złożyło na to, że on wybrał to jedyne. Nawet nie negocjował za bardzo ceny. Facet od nieruchomości, który się zajmował tym, żeby to mieszkanie sprzedać, taki, co robił zdjęcia i no tam tak, wystawiał tak, to, powiedział, że nawet nie ma się to zastanawiać, bo to jakby no i nie, nie sprzedasz tego pieniędzy za takie pieniądze. No. Więc tak, a mieszkanie doszłam do wniosku, że w sumie to było banku, a nie moje. No tak. Bo widziałam dużo hejterskich komentarzy, że to w końcu twoje mieszkanie, czy nie twoje, więc w sumie to bank, Alior Bank. To jest właścicielem. No tak, no mając mieszkanie na kredyt, właścicielem mieszkania jest bank. Tak, bo do momentu spłaty kredytu. Był komentarz pod house tourem, że jak ja to zrobiłam, że kupiłam mieszkanie. Jakby to nie tak, że kupiłam to mieszkanie za gotówkę. Było to mieszkanie na kredyt, więc ja tam byłam nikim. Oficjalny statement, bo nie ukrywam, że trochę mi się przykro zrobiło, jak czytałam te komentarze, że jestem banadowym dzieciakiem. No dobra, może trochę jestem, ale to nie tak, że moi rodzice są milionerami i albo ktoś, bo ja powiedziałam, że nie chcę tej suszarki brać i ktoś napisał, że jeśli rodzice kupią elektryczną suszarkę, czy coś takiego. Darus. Ja myślę, że nadal będą osoby, które wiedzą, że jesteś bananem, bo nie wszystkich rodziców nawet stać na to, żeby wziąć swojemu dziecku kredyt na mieszkanie. Wiesz, co chodzi. To prawda. No, więc jakby myślę, że niemal nic byś powiedziała i tak się znajdą osoby, które po prostu będą w tym widziały swoją wizję. Tylko też warto podkreślić, że to nie jest tak, że mama Kingi wzięła ten kredyt i mama Kingi spłacała ten kredyt. W sensie, nie, bo generalnie mi się wydaje, że niektórzy myślą, że moi rodzice kupili mi mieszkanie i dali mi wszystko i w ogóle, a to tak też, to nie jest tak, że moi rodzice są milionerami i dostałam wszystko na tacy i nie wiem. Wiesz, no są, znasz takich ludzi, którzy no tak, dostali no. Mercedesa na 18 na pewno. Mieszkanie i w ogóle wszystko, no. Tak, tak, a jakby no gdzieś tam moja mama mi pomogła, bo miała na to możliwości i jeśli ja bym miała mieszkać za te same pieniądze w kawalerce, to jakby moja mama powiedziała mi w pewnym momencie, że ej Kinga, jeśli się uda, to pomożemy ci i weźmiemy kredyt na to mieszkanie. Znaczy ja chciałam wziąć kredyt, ale po prostu nie dostałam. I no przy aktualnych jakby kwotach oprocentowania i tym wszystkim no w sensie to... jak były te kredyty 2% też
był plan, żebym po prostu odkupiła to mieszkanie od mojej mamy i żeby to było oficjalnie już na mnie, ale no nie udało mi się, więc no kredyt, bardziej się opłaca kupić mieszkanie na kredyt niż wynajmować i nie mieć z tego oficjalnie nic nie, na końcu. No tak, no bo spłacasz kredyt komuś tak naprawdę. Nie wiem, czy widziałaś ten Nitro, jak robił live'a, ale chciałam zacytować Marcina Dubiela, który co chwilę mówił na koniec dnia. Na koniec dnia, wynajmując mieszkanie, nie miałabym nic, a teraz no, musiałam gdzieś tam wyłożyć pieniądze na remont, ale na koniec dnia coś z tego mam i dzięki temu, że moja mama jest szalona i cały czas ogląda mieszkania i ma jakieś tam znajomości w nieruchomościach, to mogłam sprzedać to mieszkanie. I mieć większe. I za te pieniądze kupić większe po prostu. I teraz musisz je wyremontować. To tak. Jest chyba najgorsze jakby z tego wszystkiego. Tak, to mnie jest tak, że nie zostało mi na remont, ale to... To się wyklepie. No generalnie plan jest taki, że po prostu co miesiąc będę jakąś tam część tego mieszkania robić. I dlatego mieszkam u rodziców, żeby nie mieć wydatków. I jestem pasożytem. Powiedziałam moim rodzicom, że będę pasożytem i będę jeść ich lodówki i brać ich wodę i wszystko i nie będę ich dokładać. O Jezu, straszne rzeczy. Myślę, że zbiednieją tak bardzo, że... No jedno dziecko, wiesz, oni się pozbyli jednego dziecka, więc myślę, że... Przyszło drugie z powrotem. Tak. Jeszcze z drugim dzieckiem. Zostałam im wszystko. No i jeszcze samochód. Właśnie, wiesz, że ten samochód ogólnie... Widać, że to nie jest BMW, bo jak macie remont, nie, jak jechałam, to ten samochód ma coś takiego, że on trzyma się linii i jak... Jak chcesz jakby na przykład zmienić pas, nie dając kierunkowskazu, to on cię ściąga, żeby jakby to jest jakiś taki dla bezpieczeństwa pewnie, nie? Że jakbyś zasnęła za kółkiem, to ci to jakby sam ci jedzie przy linii. Co to jest za samochód? Volvo. Aha, okej. Okay. One podobno są, mają do 2000, tam nie wiem, 50. Ma nie być śmiertelnych wypadków Volvo, bo mają mieć tak. No słyszałam, że ogólnie to są bezpieczne samochody. Ale jakby ja się kompletnie nie interesuję motoryzacją, więc... Nie wiem, ale no nie byłby to dobry samochód dla panów BMW, którzy nie używają kierunkowskazów. Mam takie wniosku. Ale wiesz, ogólnie miałam... Jak mi zszedł ten cały stres związany z tą przeprowadzką, z tym mieszkaniem, z którym też nie wiedziałam, czy się wszystko uda i w ogóle, to ja dzisiaj jechałam, śpiewałam, o co chodzi, nie, i czułam się, jakbym miała 15 lat i living my best life. Nie, to ja uciekam od całego stresu przeprowadzkowego, nie wyobrażam sobie pakować wszystkiego. Ty bananowy dzieciaku, w ogóle też dostałaś mieszkanie? Nie. To tak nie działa, niestety właśnie. Wiesz, w sumie ty tam chyba nie masz nie. Za wiele do powiedzenia. Chcę się do... No to tak właśnie, to tak nie działa. No właśnie wszystko jest bardziej complicated. Ja mi się wydaje, że w ogóle to jakby wiele rzeczy też nie powiedziałam, ale też wiele rzeczy nie mogę powiedzieć, ale to jest mega skomplikowane. To tak nie działa i ja uciekam od wszystkich moich problemów i od zastanowienia się nad tym, czy w ogóle się będziemy przeprowadzać, czy nie będziemy się jednak przeprowadzać, czy zostajemy tutaj, czy w ogóle się wyprowadzamy do innego mieszkania, ale takiego, którego nie będziemy remontować, tylko po prostu na inny wynajem. Ja uciekam do Anglii odpoczywać na te kilka dni. Najpierw pójdę jeszcze 3 dni do pracy, później podpoczywam w Anglii, wrócę, znowu pójdę do pracy i będę po prostu chodzić do pracy i będę myśleć tylko o pracy, żeby nie myśleć o tym wszystkim. I zostawię wszystko z Kubą i niech Kuba myśli. A tak by Kuba... I podejmuję ciężkie decyzje. Nie, no Kuba sam jedzie. Nie, Kuba zostaje. A. No, my lecimy sami. Okej. Okay. Tak, bo nie leci z nami, zostaje tutaj i nie wiem, jakby nie podjęliśmy w sumie ostatecznej decyzji co do tego wszystkiego, bo najpierw była wizja, że on ogarnie tutaj to mieszkanie, tak żebyśmy mogli się z niego wyprowadzić i ale zacznie ogarniać już tamto mieszkanie. Ale co by się wyprowadzić tam? No, od razu tam, albo na chwilę do mojej babci, nie wiem, właśnie nie ma oficjalnej wersji, nie ma nic do końca zaplanowanego, to będzie taki spontan. Moja babcia ma ogólnie mieszkanie duże, jakby
powiedziałabym nawet, że bardzo duże. I ona ma jakby oddzielnie salon, oddzielnie kuchnię, oddzielnie dwie łazienki, swoją sypialnię i jeszcze jedną sypialnię, która jest pusta. Dwie łazienki? No. Chociaż ogólnie w temacie mojej szalonej mamy, to ona już wpadła na pomysł, że, że ona mi pomoże wykończyć to mieszkanie. Jak sprzedamy je znowu z zyskiem i jej oddam za ten remont. I ten. I znowu kupisz kolejny? I tak, i kupimy większe. I już mi wysłała rzuty, że właśnie jest takie, co ma chyba z 70 metrów. I tam też są dwie łazienki, w ogóle byłam w szoku. Okej. Okay. Że 70 metrów w mieszkaniu są dwie łazienki. To by było dla mnie szokujące dość. Ale ja potrzebuję spokoju. Jakby, no dobra, trzy pokoje to jest coś, czego potrzebuję, ale spokój tak. jest więcej warty niż większe trzy pokoje. Tak, też mi się tak wydaje. Bo to jakby... No bo to wykończyłabyś to mieszkanie i znowu byś musiała się wyprowadzać i znowu kończyć tak, tamto mieszkanie. Tak, nie się już. Ogólnie, gdyby nie to, że rzeczywiście się zgodziłam, żeby zrobić te zdjęcia tego mieszkania, bo Anusz się sprzeda za te chore pieniądze. Liczną kwotę. To ja bym chętnie tu została, jakby ja nie chcę się przeprowadzać. Znaczy, no teraz już za późno, ale no ja nie czułam potrzeby przeprowadzki. Plus jest taki, że ogólnie będę miała szkołę pod domem. No jakby wykończenie mieszkania też moim zdaniem jest bardzo stresujące i pracochłonne i w ogóle wykańczające psychicznie, więc... No i tak w sumie git, że mieszkam teraz, zaczęłam mieszkać w rodziców właśnie i będę miała chill z tym, że wiesz, że no nie mam jakiegoś takiego deadline'u, no tak. Się przeprowadzić muszę. No nie, my w sumie też nie mamy jakiegoś takiego problemu i moja babcia zawsze mówi, że w razie co, to ona nas weźmie do siebie i no, jakby mielibyśmy tam miejsca dla siebie, więc spoko. Tylko ja też nie chcę jej schodzić na głowę, bo wiem, jak to wyglądało w kwestii Leona. Bo on jakby, no, nieważne gdzie my nie pójdziemy, to ja i Kuba nie istniemy. Jest babcia, to on idzie do babci i mama może zrobić kanapkę u babci. Przecież ja potrafię skorzystać z lodówki mojej babci i pokroić mu chleb i w ogóle, ale nie, babcia ma zrobić kanapkę. Miałam dobre przejście, ale już tam pociągnęłaś wątek i teraz nie mam dobrego przejścia. Nie masz dobrego przejścia. A do czego chciałeś przejść? Że masz swoje miejsce tam. Ja chciałam powiedzieć, że swojego miejsca nie znalazłam na imprezie w Grudziądzu. To w ogóle, ja jestem ciekawa, o co chodzi, bo ja miałam wrażenie, że ty w ogóle zginęłaś tam, bo ja próbowałam do ciebie napisać na Messengerze i było, że this person is... Usunęłam Facebooka na parę godzin. Nie chciałam mieć kontaktu ze światem. What the fuck? Ale ogólnie, o Boże, to będzie to kolejny mój coming out, że mieszkanie nie było moje, tylko jest na kredyt, a mój kolejny coming out jest taki, że skończyły mi się leki ogólnie i je odłożyłam. W sensie serotonina? No ja biorę te takie, wiesz, to no. To jak chcesz, to ja mam półszafki. Tylko ogólnie. Ja mam teraz jakieś kurwa inne i nikt ich nie ma z moich znajomych, bo pytałam. I z dnia na dzień po prostu przestałam je brać i stwierdziłam, że będzie okej. Okay. Okazało się, że nie było. No tak nie, w sensie ja tak zrobiłam i powiedzmy, że jest okej, okay. W sensie, że było okej, okay, ale... Mogło być na pewno lepiej i mogłam to zrobić w inny sposób. No jakby jak poczytałam o tych lekach, to stwierdziłam, że chyba kurde te poprzednie jak odkładałam to jeszcze git, ale te to już ciężko. No ale generalnie mam wizytę teraz niedługo, więc zobaczymy co dalej, bo też nie chcę wracać na własną rękę na te leki i tak trochę żyję w zawieszeniu czekając na to co powie moja psychiatra. Natomiast... Co się stało w Grudziądzu? No właśnie... Ogólnie ja teraz jestem w takim momencie życia, że jak nic nie mówię Ali, bo trzymam wszystko na podcast po prostu, więc... Ja nic nie wiem. Więc tak, content robię codziennie po prostu moim życiem. Moja dobra koleżanka, która w ogóle... Doszłam ostatnio do wniosku, że mam dwie koleżanki takie w sumie, z którymi mam do tej pory kontakt, które były wtedy na tym live'ie nieszczęsnym, to zapraszałyśmy... ludzi. Jak jeszcze mieszkałam w Baninie, w wynajmowanym mieszkaniu, w tym takim malutkim. A co wtedy Olga się też pojawiła na tym live'ie? Tak, była wtedy Olga i była wtedy Klaudia, która polecała książki na Mati, żeby Mati się uczył do matury. Bo ja chyba jeszcze nie powiedziałam, że nie jestem z matury.
Nie wiem, nie pamiętam, to było tak dawno temu, że... W sensie ona tak uważa, w sensie... ja też tego nie pamiętam. Ale nie, wyżej. Ja pamiętam, że był ktoś, kto polecał książki do matury dla Mateusza, tak. Ale nie pamiętam, czy wy wtedy oficjalnie byliście razem, czy nie. Wydaje mi się, że byliśmy, bo inaczej by nie polecał mi książek dla Mateusza, jakby wiedział, że Mati jest już z Magdą. W sensie, ale on był już wtedy... Nie, on nie był jeszcze wtedy z Magdą, bo on był z Magdą w dniu moich 18 urodzin. I on wtedy po ciebie w ogóle przyjechał i tam była jakaś dziwna akcja później. Boże, to zaraz możemy do tego wrócić, ale tak. Trzymajmy się przy imprezie w Gdańsku. Tak, tak. Mati? To jest zawsze dobry temat. To jest podcast dla ciebie. To jest zawsze content po prostu, ale czekaj, impreza w Grudziądzu. Ja ogólnie mogę też gubić wątki przez to, że nie biorę leku, bo mam problemy z koncentracją. I tak odczuwam to już. Moja ADHD. Ale może też jestem zmęczona trochę, bo jest już, nawet nie wiem, która, bo ten piekarnik widzę, że nie działa. 22:38. No dobra, nie jest najgorzej. Więc tak, jakby właśnie jedna z tych dziewczyn z tego live'a mieszka w Warszawie i mam z nią w sumie lepszy kontakt nawet niż miewałam, jest git. A z Klaudią tak się trzymałam nawet dość mocno, jak mieszka w Trójmieście, ale wróciła do swojego rodzinnego miasta i miała urodziny. I ja, mimo że miałam rano pracę, stwierdziłam, że dobra, pojadę na tą imprezę. I miałam chytry plan, żeby wrócić wieczorem, bo ja ogólnie bardzo nie lubię spać u kogoś i bardzo mam taką potrzebę, żeby wyspać się wrócić siebie. Do domu zawsze. I stwierdziłam, dobra, pojadę tam. Mój pociąg był opóźniony, więc byłam tam o 19:00. I pisze jej, że ej, wezmę jakiegoś Ubera czy coś, daj mi adres. A ona mówi, stara, w Grudziądzu nie ma Uberów. I ja mówię, że haha, no beka. No nie beka, bo to nie był żart. Naprawdę tam nie jeżdżą Ubery. Nie istnieje tam Uber, nie istnieje tam Bolt. Istnieje co prawda komunikacja miejska, ale i z tego dworca po prostu pociągi, autobusy są co godzinę. Mają chociaż trafiki? Nie, stara, nie mają trafików. Nic. Tam okay. Ogólnie albo idziesz z buta, albo idziesz komunikacją miejską, albo możesz zamówić taksówkę taką oldschoolową. Tak, 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 no. Typu Neptun Taxi. I ona mi podała numer na tą taksówkę, ale na szczęście się okazało, że ten autobus nie jeździ w ogóle zgodnie z rozkładem. W ogóle przystanek nie jest tam, gdzie pokazuje na mapie, tylko był 50 metrów dalej, bo chyba tam jest jakiś remont. I ogólnie mi pokazywało, że autobus był 20 minut temu, ale akurat przyjechał. On, so nice. Więc nie zdążyłam nawet zadzwonić i wsiadłam na autobus, pojechałam autobusem. Po prostu patrzyłam tylko na mapę, czy dobrze w ogóle jedzie, bo się bałam, że wiesz, że te przystanki tak, mogą tak. Nie mieć sensu. No we Włoszech na przykład tak jest, że stara, ja raz wsiadłam do autobusu, tej linii co mi pokazywało i on w ogóle w inną stronę jechał. Tak, 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 tak. I no. Też tam, wiesz, nie trzymają żadnego rozkładu. Więc tak, wsiadłam w ten autobus, dojechałam na tą imprezę i ogólnie czułam się tak niekomfortowo i jakby to nie chodzi o to, że... Znaczy, ja tam tych ludzi też nie znałam. Ja w ogóle nie lubię ludzi. Doszłam do wniosku, że ja nie lubię ludzi. Teraz nie lubię poznawać ludzi i to jest chyba też powód, dla którego ja nie zmienię za szybko pracy, mimo że bym chciała, że ja po prostu się boję poznawać nowych ludzi. I ja nie jestem osobą, która pije alkohol, nie jestem osobą, która w ogóle chodzi na imprezy, więc wszyscy już byli pijani w momencie, kiedy ja przyjechałam. O nie! A ja byłam trzeźwa i na początku jeszcze było spoko, bo siedzieliśmy przy stole, coś tam zjedliśmy. Ale ja zgodnie z moim założeniem sprawdzam sobie pociąg do Gdańska. I wtedy miałam trochę ząg, bo okazało się, że ostatni pociąg do Gdańska to było o 20. A jest godzina 22. Okay. I o tej 22 zaczęłam kminić, jak wrócić. Napisałam do moich znajomych, takich bliższych, którzy mają samochód i stwierdziłam, że mogą po mnie przyjechać. Ale okazało się, że albo ktoś jest z pracy, albo nie może, a też no, ja ogólnie powiedziałam, że to nie jest sprawa po prostu życia i śmierci. Dokładnie. Tylko, że to jest moje trochę widzimisię, ale bardzo bym chciała wrócić do domu, bo czuję się niekomfortowo i nie chcę tam po prostu stawać na noc, a pierwszy pociąg miałam chyba o 5:00. Więc mój cudowny chłopak powiedział, żebym zadzwoniła do moich rodziców i albo żebym zadzwoniła do mojego wujka. I zadzwoniłam do mojego wujka, że, no bo on tak ogólnie jeździ po Polsce, że może nie jest akurat gdzieś w okolicy. A on powiedział, że no, a nie masz tam naprawdę innego dojazdu, zamów Ubera. Stary, a tu nie ma Uberów, też na to wpadłam.
No i on mi tam znalazł jakiś numer na taksi, zadzwoniłam taksi i to jest największa chyba moja odklejka, ale wróciłam z Grudziądza do Gdańska taksówką za 700 zł. Za ile? Odklejka, chuj. No, jakby czułam się tak źle psychicznie, że posunęłam się do tego stopnia. Ale to nie wszystko, bo pan taksówkarz po tym jak dostał blika, to nie odbierał telefonu i myślałam, że mnie oszukał. W sensie? No, że ty, no wiesz, wysyłasz mu siano blikiem. Aha, że ty mu wysłałaś przed przejazdem pieniądze? Tak. Pierwsze słyszę, okej. I ogólnie okazało się, że on mi opowiadał całą drogę, że on wiózł jakichś dwóch typów z burdelu gdzieś tam i oni byli tacy pijani. No. I że to go tak opóźniło i dlatego on nie odbierał, stratatata, w końcu po mnie przyjechał, zawiózł mnie ogólnie do tego Gdańska, ale po drodze jeszcze zapytał, czy możemy zajechać na stację. Ej, jak chciałeś zapłacić komuś 700 za to, żeby przywieźć cię z Grudziądza, to trzeba było do mnie zadzwonić i myślę, że Kuba by przyjechał za mniej. No ale wiesz, z 200 to na wachę by wyszło chyba. Może nie. Na pewno nie. Szczególnie, że mamy samochód na gaz. Ja nie wpadłam w sumie na to, że on jest taksówkarzem nawet. On nawet jakby mnie policzył normalnie, to wolałabym zapłacić sobie niż komuś od temu. Na pewno by ci nie policzył 700, nawet patrząc na to, że po prostu się znamy. I jakby się, jakby myślę, że w ogóle by cię policzył, porównując tych 700, jakieś śmieszne pieniądze. Byłam bardzo potrzebie wtedy po prostu. To masz jakby nauczkę na przyszłość. Wiem, no już mi tyle ludzi ogólnie. Mam koleżankę z pracy z Grudziądza i ona powiedziała, że jej ziomek jest taksówkarzem, trzeba było do niej zadzwonić. No ale stara, jest 23 godzina w sobotę i ja nie chciałam, wiesz, całego świata ruszać, żeby. Ale ja miałam chyba nockę wtedy w pracy. Nie wiem. No ale ogólnie wracając, to część, że my zajechaliśmy na stację benzynową. Ja dalej nie rozumiem, dlaczego ty na mnie nie zadzwoniłeś w ogóle wtedy. Jakby było to tak. Nie wiem, Kuby nie padał na to. Ja bym zapytała Kuby, ewentualnie bym się zapytała, no jeszcze Kuby kolegi, bo też jeździ przecież na taksówce. Tak, ale jakby pomyślałam, że... Julka by po ciebie przyjechała nawet pewnie, albo Igor. Igor tak bardzo lubi jeździć samochodem, że on raz mnie i Julkę zawiózł do klubu, po czym chyba o drugiej albo o trzeciej przyjechał po nas z powrotem, żeby nas tylko zawieźć do domu. Ja szukałam kogoś, kto lubi jeździć samochodem, będzie miał fan z tego, że jak ja mu zapłacę za paliwo, to wiesz, przyjedzie, ale nikt mi akurat Kuba. Nie. No, ale czaić, że pojechaliśmy na jakąś stację, która była w ogóle nawet nie, że w remoncie, ona się dopiero budowała. I on powiedział, że mu spuścili powietrze z opony dzisiaj rano w pracy czy coś i że on musi sprawdzić to powietrze, nie? No ja mówię, dobra, no to sobie pójdę siku przy okazji. Wychodzę z tej toalety. A go nie ma? A samochodu nie ma. A ja tam wszystkie rzeczy zostawiłam. Dobrze, że miałam telefon przy sobie. I sobie myślę, kurwa, zapomniał o mnie. Wiesz, przeszłam tą stację dookoła. To ja bym raczej pomyślała, że nie zapomniał, tylko po prostu... Przeszłam dookoła, a ja miałam iPada w torebce, miałam AirPods Pro, wiesz, jakby... No tak. W porównaniu do tych 700 zł, to i tak, wiesz, ta wartość mojej torebki je znacznie przekraczała. I wiesz, i się wystraszyłam, że dobra, może się, nie wiem, no może on nie zapomniał, nie wiem, whatever. Bo on poszedł na tą stację zapytać, gdzie jest ten taki coś, co sprawdza powietrze w oponach. I wiesz, i wychodzę i nie ma samochodu. Ale na szczęście zadzwoniłam do niego i się okazało, że on się pomylił i źle pojechał, bo on jakby to coś do tego sprawdzania było dosłownie przy tej toalecie. I ja słyszałam, jak ta babeczka to mówi. Dlatego poszłam w tamtą stronę i byłam w szoku, że go tam nie ma. I się okazało, że jak ja stamtąd odeszłam w drugą stronę, to on wtedy robił kółko i jakoś się minęliśmy, bo on źle pojechał, żeby tam wjechać. I on wcale o mnie nie zapomniał, tylko po prostu Jezu. On się pomylił. Ja ale zabawał. Na szczęście nie odjechał beze mnie i na przykład nie musiał wracać, nie? Dobrze i tak, że miałam do niego numer i że miałam ten telefon, bo ja już ogólnie byłam tak spanikowana, pierwsza w nocy, a ja gdzieś pod drzewem w ogóle na jakiejś wsi, w ogóle wiesz, zero kontaktu ze światem. Jeśli w Grudziądzu nie jeżdżą taksówki, to tym bardziej w jakiejś wiosce pod Grudziądzem nie jeżdżą taksówki. Nie? No na pewno, no. I no, no w Pruszczu czasami jest ciężko taksówkę złapać. A tu jeżdżą Uber. Tak, jeżdżą, ale jakby możesz sobie... Ja jechałam ostatnio do pracy, w sensie chciałam pojechać do pracy, zamówiłam taksówkę, 10 minut.
Pan, czekam na niego już, nie wiem, chyba 7 i on nagle stwierdził, że po mnie przyjedzie, odrzucił i następna taksówka za 20 minut miała przyjechać. I ja tak patrzę na godzinę, patrzę na tą taksówkę, za ile mam być. Mówię, chyba nie zdążę do roboty. I ja byłam taka, jakbym wiedziała, to bym pojechała autobusem i co chciałam zrobić. Ja budziłam Kubę i Kuba mnie zabrał. Jestem okropna, ale przynajmniej się nie spóźniłam do pracy jakoś bardzo, bo spóźniłam się chyba 5 minut, więc... No. No ja poruszyłam pół świata, ale ogólnie... Jeszcze w ogóle... Wiesz, dlaczego ja zrobiłam to chyba i wydałam te pieniądze? Bo mój chłopak powiedział, że dobra, ale dzisiaj byłaś w pracy, zarobiłaś 800, to ci wyjdzie na zero. I ja stwierdziłam, w sumie ma rację. Jakbym dzisiaj siedziała na dupie, to bym nie miała tego siana, więc mogę to zrobić. I ogólnie wróciłam do domu i poczułam mega ulgę, ale jak rano wstałam, myślałam, że mnie tak odkleiło, że to jest przesada. I nie mogłam tego przeżyć cały następny dzień. Ja też bym tego nie mogła przeżyć, ale ja bym tego w ogóle nigdy w życiu nie zrobiła. Nie, wiesz co, w sensie, ja miałam już takie sytuacje, że się czułam mega źle psychicznie, nie miałam jak wrócić z różnych miejsc, ale ja po prostu dzwoniłam do wszystkich jak leci, aż w końcu po prostu ktoś stwierdził, że po mnie przyjedzie i do wszystkich, od mojej mamy po prostu jakichś najdalszych moich znajomych i jakby oni czasami nawet potrafili powiedzieć, że ej, w sumie, wiesz co, nawet na wachę nie musisz mi dawać, a po prostu się przejadę i cię odbiorę. Ja mówię, no super, to ja no stawiam maka na powrocie i tyle, no. Ja liczyłam, że znajdzie się ktoś ogólnie, no Bartek tam z naszym znajomym rozmawiał, bo liczyłam, że on go przekona, że oni, wiesz, sobie pojadą razem, pogadają w jedną stronę, że w sumie to beka i w ogóle, wiesz, śmieszny trip po mnie do Grudziądza, bo mam taki zjazd psychiczny, że muszę stamtąd wyjść w tej sekundzie. Ale no, w sumie nikt się nie zgodził, to też dużo powiedziane, bo zapytałam dwie osoby. Ja dalej nie rozumiem, dlaczego nie pisałaś albo nie zadzwoniłaś do mnie i... I to jeszcze w sumie zapytałam dwie osoby, to też dużo powiedziane, bo mój ziomek drugi, ja do niego zadzwoniłam, ale nie odebrał i napisałam, że siema, co robisz? A on napisał, że jest u swojej dziewczyny, a co tam? I ja napisałam, a dobra, to baw się dobrze. Stwierdziłam, że dobra, ja nie będę mu przeszkadzać. No tak, no. Ty nawet nie próbowałaś. Nawet nie była próba. W sensie wiedziałam, że jakby się naprawdę coś wydarzyło, to on po mnie przyjechał, ale nie chciałam tego wykorzystywać w takiej błahej sytuacji. Nie, no tak, nie, ale jakby napisanie do dwóch osób to nawet nie spróbowanie. Jakby... No, ale chciałam powiedzieć, że mnie odkleiło ogólnie, to jakby... Ja myślę, że kontrowersje są potrzebne. Kuba, czy ty to słyszałeś? No chyba albo śpi, albo ma... Może ma słuchawki? No, nie ma słuchawek. Nie posiada? Nie, ja mam słuchawki tutaj, więc on nie ma słuchawek. To ja mam w mojej torbie. Trzeba go zapytać, czy by przyjechał. Za 700? To on by cię zawiózł, nie wiem, do Warszawy i z powrotem. Nie, no to by się nie opłacało, na wachę by mu nie starczyło. Przecież jak ja miałam samochód ponad rok temu, to... Z 300 wyszło na wachę do Warszawy. Ale ty nie miałeś samochodu na gaz! Ty nie miałeś samochodu na gaz! Ty nie miałeś gazu! Dobra, a czy ciebie gdzieś... odkleiło w tym tygodniu? Nie, mnie nie odkleiło. Ani trochę? W sensie, może jakby... Nie, ja bym tego nie nazwała odkleją, bo to nie jest na pewno odkleja w takim stopniu. Dobra, ja wydałam 750 zł na bilety do Anglii za mnie i za Leona, ale jakby uważam, że to nie jest jakaś przerażająca kwota, bo to w dwie strony, no, za dwie osoby. W tej cenie wróciłam z Grudziądza do Gdańska. I myślę, że ta cena nie jest jakby najgorsza, szczególnie, że ogólnie. Szczególnie, że byłam u mojej mamy. Mówię mojej mamie, że chcę polecieć do tej Anglii. Mówię jej, po ile są loty i w ogóle. Ona mówi, o, to weź Sarę i Laurę. Ja mówię, dobra, to ja kupię te bilety dzisiaj. Wracam do domu. Minęły 2 godziny i te bilety zdążyły już podrożeć o ponad 100 zł.
Więc ja po prostu stwierdziłam, że kupuję je już jakby teraz, bo poczekam jeszcze kolejne 2 godziny albo jeden dzień i one podrożą o kafla i faktycznie teraz już są w takiej kosmicznej cenie, że nie poleciałabym. Kurde, liczę, że ty w następnym podcaście powiesz coś kontrowersyjnego, bo już wiem, że ludzie mnie skrytykują za wszystko, co dzisiaj mówię. Ale ja nawet nie wiem, co ja mam takiego ciekawego do powiedzenia. Ja mogę opowiedzieć o moim śnie, jak jesteśmy przy jakichś porównanych rzeczach. Bo Ala powiedziała, że śniło jej się, że ukradłyśmy tramwaj. Ale nie wiem nic więcej, powiedziałam, że ma co zostawić ten podcast, bo w ogóle, uwaga, ja 1,5 godziny chyba się zbierałam, żeby tu przyjechać i przyjeżdżam, a Ala nie jest pomalowana, nie jest jakby gotowa, a ja liczyłam, że przyjdę tu i te wszystkie spicy tematy, które miałam w głowie, układając, wiecie, scenariusz tego, co muszę powiedzieć, bo jakieś tam chciałam mieć wątki już przygotowane w głowie chociaż, że po prostu usiądę i będę mogła to mówić, żeby nie zapomnieć, a tu jeszcze 1,5 godziny Ala się bo Ala umyła Leona i Ala położyła spać Leona i w ogóle, wiesz, jakieś takie różne rzeczy, a jeszcze sobie pranie nastawiłam i w ogóle odklejka też, tylko że w drugą stronę. Ja mam czas, jakby nic się nie dzieje. Dobra, co z tym tramwajem w takim razie? Tak, z tym tramwajem. Ja ogólnie nie wiem, o co chodziło w tym śnie, ale byliśmy w Gdańsku i mnie najbardziej po prostu w tym śnie rozpierdziela to, że tak, ukradłyśmy tramwaj. I ja prowadziłam ten tramwaj i jechała za nami policja. I jakby ty stwierdziłaś, że dobra, ty nie masz prawa jazdy, więc ja usiądę na miejscu tramwajowego. Ja mówię, co to ma za znaczenie? Czy masz prawo jazdy na tramwaj? Ja o czymś nie wiem. Żadna z nas nie ma prawa jazdy na tramwaj. Ty pomyślałeś, że jakby masz prawo jazdy na samochód, więc jeżeli dojdzie do jakiejś kontroli, to będzie bardziej legitne, że możesz prowadzić tramwaj, niż jak ja bez żadnego prawa jazdy prowadzę tramwaj. I jakby dlaczego myślałyśmy o tym, co będzie bardziej legitne, gdzie my ukradłyśmy tramwaj? Więc ta policja nie jechała za nami, żeby jakby nas wylegitymować, tylko oni za nami zapierdalali, bo po prostu zajebałyśmy tramwaj. Stara, może to było po prostu wspomnienie to było. Nie ukradłyśmy tramwaj. Nie, ale niektóre rzeczy się pokrywają. Dobra, ale to nie było, to nie był żaden tramwaj i jakby... A może to jest dzień, w którym powinnaś opowiedzieć tą historię? Pani, ej, co jeszcze powiedziałam, że pogadamy o Matim później? No weź, zgódź się. W sensie, o którym dniu? O tym z Gdynią? Tak. Czy nie możemy o tym mówić. We can do it. To jest to było... Jezu, w sensie, ja nie wiem, czy ty chcesz o tym mówić, bo to było bardziej upokarzające dla ciebie i to straszne. To było upokarzające, ale to też mnie wiele nauczyło. To było... Nigdy nie zostanę narkomanem. Ale ja w ogóle nie wiem, skąd nam się wziął taki pomysł. I to nawet nie... Bo to na pewno jakbyśmy wzięli jakieś twarde narkotyki, a my po prostu zajarałyśmy zioło na przystanku w Gdyni. I to jeszcze wiecie co? To w ogóle było tak, że my pojechałyśmy do Gdańska i poszłyśmy na szoty jakieś do Lumi, które chyba już w Gdańsku jeszcze istnieje? Tak, tak, okay. Jest chyba jeszcze Lumi w Gdańsku. No ale generalnie stwierdziliśmy, że pójdziemy na jakiegoś drinka, coś tam pogadamy. I to było jakoś chwilę po tym, jak ja pierwszy raz w życiu paliłam zioło na domku. I ja zawsze byłam taka, że stroniłam od takich rzeczy i w ogóle. I wtedy mnie znajomi namówili i ja się ogólnie mega dobrze bawiłam, bo ja po alkoholu czasami też mam mega zjazd. Więc powiedziałam, że namówię Ale. Bo ja ogólnie nie jestem fanką zioła. Ja nie lubię palić i jakby dla mnie to jest takie... Mech. No, dla Ali też było wtedy mech. Dla mnie wtedy też było mech. W sensie, jak zobaczyłam, co się dzieje z Kingą, to byłam taka, ja pierdolę, co ja mam zrobić? I byłam bardziej przerażona, ale jakby działanie substancji było zerowe. Myślę, że... Jeśli mieliście kiedyś bad tripa, to teraz będziecie mieli gorszego, nie? To nie był... Ja bym tego nawet nie nazwała bad tripem, to w ogóle, ja nie wiem co to było. Ale dzisiaj jestem ogólnie zniszczona, ale to dobra. To było potężne. Stwierdziłam, że, jesteśmy sobie w Gdańsku, ale stwierdziłam, że jak już mam palić, to z jakiegoś takiego, nie wiem, sprawdzonego źródła, więc... To było jakby... Ja myślę, że moje źródło było bardziej sprawdzone od twojego i to, co my wtedy... pozyskałyśmy, kupiłyśmy, to było największe gówno, jakie w ogóle paliłam ever. No generalnie ja się nie obracam w
takim środowisku nigdy się nie obracałam. W sensie ja nie mówię, że jestem jakimś znawcą i koneserem. Ja wiem, ale myślę, że no... Jakby, wiesz, mam jedną koleżankę, która gdzieś tam miała taki epizod w swoim życiu, więc napisałam do niej i pojechałyśmy na koniec Gdyni. I właśnie przypomniało mi się to z tą policją. Bo my... Ej, pamiętasz, jak nam zarzucali, że jesteśmy ćpunkami, jak byłyśmy w Warszawie? Tak? Tak. Kiedy? Z Brianem. A, ale my wtedy piłyśmy alkohol tylko. Tak, ale była jakaś odklejka w komentarzach. Ale w komentarzach, dobra, nie, bo myślałam, że ktoś tam z ludzi, że byłyśmy znajomych nam zarzucił, że jesteśmy ćpunkami. Nie, my tylko piłyśmy alkohol w Warszawie. Tak, przecież. Dlatego ale miałam takie, o co chodzi. W Gdyni nie, niestety nie tylko. Nie, o tym nie pamiętam. Więc ja tak, ja po jednym dobrym wspomnieniu stwierdziłam, że wszystko to, co ona nam dała, to skręcimy i spalimy na pół. Gdzie ja mam bardzo słabą głowę, jeśli chodzi o alkohol i w ogóle nigdy nie brałam żadnych innych rzeczy, więc ogólnie po prostu się boję, bałabym się kiedykolwiek, bo po prostu wiem, że mam mega słabą banię. No. I że to na mnie wpłynie po prostu, nie wiem, że będziemy na jakąś schizofrenię. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego obie wiedząc, że masz słaby łeb, bo ja też wiedziałam, że ty masz słaby łeb, ale skręciliśmy to całe. Ale chyba, wiesz, to nie miałam wtedy świadomości, że nie tylko alkohol ma na mnie zły wpływ. Maybe, ale jakby ja jestem zła na siebie trochę, że ja o tym nie pomyślałam, że to może się źle skończyć, bo my to chyba trochę jeszcze z tytoniem zmieszałyśmy. Bo wtedy paliłam papierosy i no nieważne, jakby... Nie wiem, jak już wiemy z ostatniego podcastu, Alicja uważa, że papierosy mają zbawienną moc i po papierosach jest się trzeźwym. Nie, jest zawsze, ale nie będzie lepiej. Ale nie zauważyłeś, że za każdym razem, jak ja byłam jakoś tak mocniej pijana i spiłam peta, to nagle... Jak ty byłaś mocniej pijana ze mną, to ja pewnie byłam tak pijana, że ja nawet tego nie pamiętam. No to maybe, okej. Okay. Bo ty możesz pić dwa razy więcej, ale ja i tak będę w gorszym stanie. No, w sumie true. W sensie może już nie teraz, bo ja tak dawno nie piłam, że nie wiem, na jakim etapie jest. A ja myślę, że nadal, bo ja nie piłam chyba od Sylwestra. No to ja nawet od Sylwestra nie piłam. Ja wypiłam piwa i byłam długo nietrzeźwa. Ale no, stwierdziliśmy, że to jest świetny pomysł. Nikt tego nie podważył. W ogóle tam była jakaś historia, że nie miałyśmy zapalniczki, więc jakieś meneli zaczepiłyśmy. Nikt nie był menele, to były jakieś młode typy. Oni też w ogóle szli z wódką czy tak, coś. Tak, oni byli jacyś po prostu dziwni strasznie. No ogólnie ta Gdynia... To miejsce w Gdyni, które sobie wybrałyśmy, było bardzo dziwne. Znaczy Gdynia w ogóle mi daje dziwny vibe. Tak, ale jakby ja to wspominam, jakbyśmy były... Każdy mój chłopak był z Gdyni. Jakbyśmy były w jakimś... W sensie... Z tego mi nigdy nie wychodzi. Ja odnoszę się do swoich doświadczeń męskich z Gdyni. Ale no... wracając do Gdyni ogólnie, ja miałam wrażenie, że to była jakaś taka... Ja to wspominam, jakby to była jakaś taka, nie wiem... Kraj trzeciego świata, że tam kurwa nic nie było. Bo ja pamiętam, że my w ogóle chcieliśmy podjechać autobusem na dworzec. Tylko z dwie godziny na to, znaczy mi to się w ogóle ten czas tak wydłużał, że tam się to po prostu pół dnia minęło. No ale nie, no długo miałyśmy czekać na ten autobus, bo to było coś około półtorej godziny. A z buta? To ja nie pamiętam, ale to też było tak mega długo, że bardziej nam się opłacało poczekać na ten autobus, szczególnie, że spojrzeć w takim stanie, że no nie dało się. No dobrze, ale jak doszliśmy do tego stanu? No po prostu zajarałyśmy się. Ale nie no, panowie w ogóle, ja pamiętam, że ten obleśny typ powiedział, że jak podam buziaka, to nam da zapałki. Zapalniczka, a jakie to nam da zapałki. I wzięliśmy zapałki. I tymi zapałkami to próbowałyśmy podpalić. Ja w ogóle oczywiście laik we wszystkim. Po prostu... Tragedia. No generalnie na początku bawiłam się świetnie. I... Tak się śmiałam po prostu, że stwierdziłam, że zaraz po prostu... Deplujesz? Nie, ty w ogóle chyba powiedziałaś, że... Tak, bo ty się zaczęłaś tak hiperwentylować, że ja ci powiedziałam, żebyś jakby zaczęła normalnie oddychać. A ja mówię, a co nie oddychasz? A Ala mówi, że nie no, oddychasz, ale ja już to tak wkręciłam, że nie oddycham. I w ogóle... Bo ja się bałam, że ty ogólnie zemdlejesz, bo ty się zaczęłaś tak śmiać, że ty się zaczęłaś hiperwentylować, więc ty po prostu jakby
nie oddychałaś tak, jak powinnaś i było widać, że twój oddech jest taki płytki. I ja mówię, nie, no nie, i co ja z nią zrobię, jak ona zemdleje na tym przystanku, przecież w ogóle przystanek autobusowy. Ja pamiętam, że ja wtedy powiedziałam, że mi serce szybko bije, a ty mi powiedziałaś, nie, nie bije. A ja mówię, w sensie, wezmij karetkę, a ty mówisz, nie, Kinga, jest okej, okay, pojedziemy na McFlurry do McDonalda. Tak, bo ja ci powiedziałam, bo mi chodziło o to, że nie bije ci szybko. Ja jakby, wiem, ale... Ja jakby, mówiąc to, nie dokończałam, bo myślałam, że jakby... Ja czujesz się głowie... okej, okay, ale jednak się chyba nie czujesz stara, okej. Okay. Jak ty mi powiedziałeś, że ja nie oddycham i nie bije mi serce, to ja po prostu... McFlurry mi nie ale pomogło. Ale ja powiedziałam, że oddychasz. I ja sobie tak wkręciłam, że umieram. Bo ty w ogóle wyskoczyłaś nie z McFlurry, tylko że ty chcesz truskawkowego szejka. A bo ja lubię truskawkowe szejki. I to wyglądało w ogóle w taki sposób, że ja chcę truskawkowego szejka, ja chcę truskawkowego szejka teraz. Ja mówię... Dobrze, sprawdzę, z ile mamy autobus. I sprawdzam ten autobus i widzę 2 godziny. I mówię, hej, ja. A ty mówisz, siedzimy i czekamy na autobus, ja chcę truskawkowego szejka. I ja mówię, okej, to siedzimy i czekamy na autobus. I w ogóle tam jacyś ludzie przechodzili obok tego przystanku. Tak. I tam ktoś siedział na tym przystanku. Z tą w ogóle policją nawiązanie w końcu musi być, że mi się strasznie chciało siku, więc poszłyśmy w jakieś krzaki siku i przyjeżdżała policja i Ala mówi, że ej, a w sumie to chyba nie można siekać w miejscach publicznych. Tak, no. Tymczasem my palące na przystanku autobusowym. No to myślę, że mandat tutaj byłby ale... solidny. Bo to nawet papierosa nie możesz tak, palić na przystanku. Tak, ale to nie było... Jakby dowody wszystkie zniknęły z tego, że my paliłyśmy, jak policja już przyjeżdżała. No tak, ale myślę, że generalnie jakby nas połapali na paleniu na przystanku versus sikaniu w krzakach. No tak, ale jakby ja wtedy pomyślałam o tym sikaniu, no bo już nie paliłyśmy, więc okay. Whatever. Okej, okay, okej. Okay. No. Tam w ogóle kojarzy, że była jakaś baba, co zmieniała worki na śmieci w tym śmietniku autobusowym. Tak, bo to było rano jakoś ale tak. Ale tak w sumie teraz myślę, że to nie był... wiedziałam, że tam się zmienia worki. To był środek nocy, ale już tak nie wiem. Druga, trzecia. No, to była jakaś taka chora godzina, bo ja pamiętam, że moja mama do mnie dzwoniła i mówi, że jakby gdzie jestem i dlaczego mnie nie ma, bo miałam wyjść tam tylko na drinki, a w ogóle jestem w Gdyni. I ty mówisz, że... Ja mówiłam, że ja cię wezmę do siebie do domu. Ty mówisz, że ty nie chcesz iść do siebie do domu, tylko ty chcesz jechać do Mateusza. Bo ja chciałam umrzeć przy nim. Bo ty chcesz umrzeć przy nim, że to jest miłość twojego życia i w ogóle jakieś takie pierdolenie. Ja mówię, daj, ja zamówię Ubera i pojedziemy do mnie. A później już nawet ci zaczęłam wmawiać, że pojedziemy do Mateusza i ja zamówię tego Ubera. Ty mi wyrwałaś telefon, zamówiłaś Ubera do Mateusza. Ja mówię, no super, zamówiłaś w ogóle go z mojego telefonu. Ja mówię, nie no, jakby... Ja oddałam chyba. Nie pamiętam, to już jakby stare czasy. Ja pamiętam, że ja wtedy zapłaciłam za Ubera do domu do siebie 200 i... No widzisz, a ty mówisz, to było straszne. Z ludziom od Gdańska to jest kolejka. No ale nie miałam wyjścia, bo nie miałam jak wrócić od Mateusza spod domu, bo pojechałam z tobą pod dom pojechać do Matiego. I chciałaś mnie nawrócić i wziąć do siebie, a ja powiedziałam, że ja tam zostaję. Tak, ale... No i czekałam tam. Zacznijmy od tego, że ty tam się darłeś pod tym domem. Ja mówię, Kinga, proszę cię, chodźmy stąd, jakby, no nikt nie otwierał, Mati nie chciał zejść, ja do niego dzwoniłam, ty do niego dzwoniłaś i ty do niego pisałaś i on cię w ogóle zablokował. I ja do niego zadzwoniłam i ja mu powiedziałam, że Mati, proszę, jakby, zejdź tutaj na chwilę, powiedz jej, że ma jechać do domu i ona pojedzie do domu, bo ja nie chcę jej tutaj zostawiać samej. A on jakby w ogóle powiedział, że ma wyjebane i się rozłączył. Ja mówię, aha. No, ale on jest taką osobą, co... Super, dzięki. By mi nie pomogła nigdy. W sensie, no okej, okay, nie, ale przynajmniej pozbyłby się no ciebie tak, spod swojego no, domu. Stara, ogólnie tak, overall, to jest taka sytuacja, że ja w takiej sytuacji bym po prostu dla świętego spokoju no tak powiedziała komuś, żeby jechał do domu, a nie go zablokowała. Ja bym nawet pojechała i bym cię zawiozła do domu. No ale on no, ostatecznie jakiś... szedł i ze mną pojechał do mnie do domu. Tak, chyba z wujkiem czy coś takiego, nie? Tak, pamiętam i później coś tam, że jesteś nacipana. Nie byłam nacipana. Czy ty pamiętasz babcię jego? Bo jego babcia chyba otworzyła okno. Czy ty to pamiętasz? Nie wiem, oni tam wszyscy są przyjemani. Jego babcia otworzyła okno i powiedziała, że ma, że coś tam, że... Ale czy coś takiego, że jesteś jakąś wariatką. No bo jestem. Stara, no w tamtym momencie byłam. Ona przez to okno się zaczęła ten nas
wycierać. Ja mówię, o Jezu, nie, co tu robię, nie chcę tu być. Może minęło 4 lata. Ja myślę, że całą ulicę ogólnie obudziłaś. Jest to najgorszy, po prostu najgorsza sytuacja w moim życiu. Nawet taksówka z Grudziądza tego nie pobije. No, ja myślę, że nic tego nie pobije. To było okropne. Znaczy, wydaje mi się że też, że to po prostu przez to, że to była sytuacja zaraz po tym, jak on mnie zostawił dla tak, tak, bo to jakby, dziewczyny. Żeby była jakaś tam przestrzeń czasowa dobra, to nie było tak, że nie wiem, Mati i Kinga nie byli ze sobą już x czasu, tylko to było dosłownie w momencie, no. Jak ja się... Bo, czy ja w ogóle kiedyś mówiłam, jak ja się dowiedziałam, że my nie jesteśmy razem, że to było tak, że on wrzucił zdjęcie na Instagrama z nią, że ona jest tam, nie wiem... Tak. Do, back. W sensie nie wiem, czy o tym mówiłaś, ale że jakby on nawet z tobą de facto nie zakończył jakby relacji, nic ci nie powiedział, tylko dodał zdjęcie na Instagrama. No. Fajnie. I no jakby dla mnie to był koniec świata, nie? Więc wydaje mi się, że ja też wtedy tak mi się odkleiło przez to, że to był dla mnie koniec świata. No. Więc ja już po prostu drzwiami i oknami próbowałam to ratować. No wiadomo, że z perspektywy czasu, jakbym była w tym momencie, w którym jestem w moim życiu, to by się tak nie stało. No ale widziałaś też Mateusza wtedy inaczej, przez takie no, oczywiście, że tak. Okulary i dlatego też to tak wyglądało. No jasne, że tak, w sensie... Bo nieważne, co on by nie zrobił, to Mateusz jest super. Jakby mi się wydaje, że jak on przyjechał do mnie niedawno, to on liczył na to, że ja nadal mam ten... Różowe okulary. Tak. Tak, no wiadomo. Faceci. No on jakby liczył, że ja powiem, wow, zostawię wszystko dla ciebie, bądźmy razem, jeśli tego chcesz. Tak. I później... Się zdziwił mocno. I później mnie zostawisz i zrobisz dziecko kolejnej lasce. Nie wiem, ogólnie nie wiem, co u niego, tak szczerze. Chyba lepiej nie wiedzieć. Ale ja chyba wolę nie wiedzieć, no. No. W swojej sytuacji też bym chyba wolała nie wiedzieć się bezsensownie nie denerwować, bo jeżeli on ogólnie sam się nie interesuje nawet swoim dzieckiem, to potem ty masz się interesować jego życiem. Jeszcze ewentualnie, gdyby on na przykład zabierał Rocha na weekend albo coś takiego, no to chciałabym wiedzieć mniej więcej, co tam u niego, jakie ma chociażby nawet, wiesz, warunki życiowe, ale tak jak w ogóle nie ma kontaktu ze swoim dzieckiem, to... W sensie, ogólnie mam go gdzieś totalnie, przez to właśnie, że on nie ma kontaktu z Rochem, to ja no, nawet nie wiem, jak on wygląda na ten moment. Ja nie wiem, jaką on jest osobą. Jak z nim ostatnio rozmawiałam, to mi się wydaje, że on jest zupełnie inną osobą, niż ja go zapamiętałam. Chociaż wydaje mi się, że ja też miałam wizję jego odmienną od tego, jaka była w rzeczywistości. Na pewno, no ale on też na pewno się zmienił, nie? Bo no, dużo się w niego w życiu zmieniło przez ten czas. Prawda. Czekam nadal na w ogóle ten, na sprawę w sądzie kolejną. Tak? Tak, no bo on ma ograniczone prawa, ale... A, chcesz mu jakby kompletnie zabrać prawa rodzicielskie? No ogólnie stara ja, żeby no, zapisać dziecko do tak, szkoły, ja wiem, muszę mieć jego zgodę. To ci bardzo ułatwi i ogólnie życie, naprawdę, więc myślę, że... Znaczy, no masz ogólnie do tego mocną podkładkę, nie? Bo on, no... No, no tak, on nie ma kontaktu w ogóle. Nie ma żadnego pokazania z jego strony, że w ogóle zależy mu na tym, bo to nie jest tak, że nie wiem, on się chce spotkać, a ty mu mówisz, że nie może, bo coś tam, tylko on w ogóle nawet nie wykazuje takich chęci, więc myślę, że bez problemu jakby przyznają całe prawa rodzicielskie tobie. To teraz shame on you. Dlaczego bez problemu podjęłaś się współpracy z temu, mimo że ostatnio powiedziałaś, że Shein jest współpracą, której żałujesz? Nie wiem, miałam jakieś takie inne podejście, bo... Nie, bo stara, słuchałam tego podcastu. Nie, jakby nie o to... W sensie słuchałam tego ostatniego podcastu, a później mi się wyświetliła na reklama temu na twoim TikToku i tak pomyślałam, że... Bo ty powiedziałaś tak, wiesz, że to jest współpraca, której serio żałujesz. Bo ja powiedziałam, tak, że... Tak, nie, no ja faktycznie... A don't give a fuck, a jakby ja żałuję tej współpracy nie jakby na jakichś tam takich... w większych zasadach, ale uważam, że to jest trochę takie reklamowanie shitu, bo no sorry, ale te ciuchy były... Dobra, a temu nie jest shitem? No ale te rzeczy jakby faktycznie, jak nie wiem, zamawiasz kostkarkę do lodu, no czy to jest kawałek plastiku? No i co ty od tego oczekujesz?
No ale Shein też masz taką skarkę do lodu. Ale jednak my promowałyśmy ubrania na tym Shein. W sensie jakby... I to był czysty poliester. Ja pamiętam, że ja często nawet jakoś tam przymierzałam te ciuchy i je gdzieś tam pokazywałam, to starałam się pokazać je w jak najlepszym kadrze, świetle i tak dalej, żeby na przykład nie było widać tego, że no one po prostu są cienkie jak papier. I sama na przykład, gdybym coś takiego zamówiła za, powiedzmy, nie wiem, ja pamiętam, że kiedyś mi przyszły nawet jakieś spodnie za 70 zł. I ja pamiętam, że gdybym ja sama zapłaciła za to te 70 zł, bo no, dostawałam też za darmo, no to bym się mega wkurwiła, że jakby przyszło mi takie gówno za 70 zł. Gdzie mogę pójść do Stradivariusa, kupić spodnie za 70 zł i wiedzieć, co kupuję i będzie to jakby dobrej jakości. Dobra. I takie rzeczy typu AliExpress albo właśnie jakieś pierdoły, dodatki z Shein i tak dalej, no to trochę inaczej to widzę, bo... Dobra, ja myślałam, że chodzi takie... o sam fakt tego, że to jest taki, wiesz, fast fashion, nie no, w sensie wiesz, że temu to też jest tak... Chińska stronka, jakaś no. Firma Krzak, w ogóle w sumie nie wiadomo skąd oni się wzięli, dają takie AliExpress. Ogólnie tam też są ciuchy pewnie. Tak, no tak, no ja miałam od nich jakieś tam ciuchy, ale te akurat, które mi przyszły, były w porządku. Ale no dobra. Mam wrażenie, że oni mają może, no nie wiem. Jak tak ten mówisz z tymi rzeczami z Shein, to co, ty nie mówiłaś, że są gówniane? Nie, no zdarzało się, ale jakby... Wiesz, samo nawet jakby pokazywanie tego wyznań, że to jest po prostu gówno. Jakby ja mówiłam, że nie wiem, to jest cienkie, materiał jest słaby, czy coś takiego, ale moim zdaniem to nie oddaje. Ja powinnam była powiedzieć, że w życiu bym tego nie zamówiła, że to jest gówno i nadaje się po prostu do śmietnika. Znaczy ja jestem trochę w kontrze ze względu na to, żeby ciągnąć dyskusję, ale też ze względu na to, że mam właśnie na sobie spodnie z Shein. I to są moje ulubione spodnie. Nie, no ale ja nie mówię o wszystkich tych rzeczach, tylko właśnie to jest też taki problem, że tam albo trafisz, albo nie. I ja pamiętam, że ja też kiedyś zamówiłam jakąś droższą rzecz z Shein i też była gówniana, a zamówiłam w jakiejś tam kolaboracji z kimś tam, z jakimś influencerem w ogóle z zagranicy ten płaszcz, który tutaj mam, ten brązowy. No i on jest super i ma podszewkę, jest gruby i w życiu bym nie powiedziała, że to jest z Shein. W sensie, no ja generalnie, znaczy plus jest taki, że tam masz darmowy zwrot ogólnie. Tak, ale ja słyszałam właśnie, że te zwroty też działają, tak że wiesz... Nie, to ja czasami robiłam tak, że jak coś chciałam, to sobie to zamawiałam na przykład. I jak to było spoko, to brałam to ze współpracy i odsyłałam jako zwrot. Hej, to ja nie robiłam takich kombinacji. Robiłam. W sensie nie, bo czasami miałam tak, że na przykład oni do mnie nie pisali, a ja coś chciałam, więc sobie zamówiłam i jak oni do mnie nie pisali, to zamawiałam to samo i mogłam zrobić zwrot, bo tam bez problemu właśnie masz darmowy zwrot. No ale nie wiem, ja ogólnie jakoś nie czuję kontynuowania tej współpracy, bo też mam wrażenie, że no, to były gówniane warunki, bo oni w sumie wysyłali ci ciuchy, no, za które pewnie płacili jakieś grosze. Wymagania mieli ogólnie duże, jak na to, że no... Ja się nie zgodzę. Ja tam byle gówno mogłam wrzucić, a i tak się no tak, nie, ale bardziej chodzi o to, że wiesz... Oni za każdym razem chcieli film i musisz te rzeczy pokazać. Ale robiłaś dedykowane filmy tylko dla nich, czy robiłaś stawki? Nie, oni chcieli dedykowane filmy. A, bo no. Ja czasami, wiesz, coś tam w jakimś vlogu wrzuciłam, że otwieram paczkę, nawet nie powiedziałam, że to od nich i oni tak pracowali. Nie, no to jakby oni chcieli dedykowane filmy, ja nawet nigdy nie próbowałam jakichś tam stawek robić, bo... Nie chciało mi się później jakby tego zmieniać, bo no jakby nie wiedziałam, o co im dokładnie chodzi. Uważam, że też kontakt z nimi był taki mech, bo wiadomo jednak, zakładam, że oni no, raczej nie wiem, piszą do nas z Azji albo... Gdzieś tam z Chin pewnie. No albo ewentualnie mają może gdzieś tam biuro gdzieś indziej, ale pewnie nie w Europie i no ten kontakt z nimi był taki mech. Czyli nie chodzi o fast fashion środowisko. W sensie, no, sieciówki też działają w taki sposób, mam wrażenie. No jakby pójdziesz do Sinsaya i... Dobra, nie, bo ja to tak odebrałam ostatnio, że tobie chodzi o to, że właśnie żałujesz tego ze względu na to, że... Nie, bo ja tam powiedziałam, że miałam takie wrażenie, w sensie, że kiedyś miałam wrażenie, że to jest jak każda sieciówka, ale chodziło mi bardziej o to, że jak każda sieciówka pod względem właśnie jakości, no ale później jak sobie zaczęłam to porównywać, nawet w Sinsaju te rzeczy może są też właśnie z poliestru albo, nie wiem,
ileś tam mają procent wiskozy, a reszta to jest poliester czy coś, ale mam wrażenie, że są jednak lepiej wykonane i czasami nawet taniej wychodzą niż te rzeczy na tym Shein. I wiesz, co kupujesz, bo możesz to przymierzyć i możesz to zobaczyć przed jakby zakupem tego. No nie wiem, no. To jakby o to mi chodziło bardziej. Dobrze, to tak właśnie myślałam, że to może być kontrowersyjny temat, ale w porównaniu do innych dzisiaj chyba nie był. Ja myślę, że jaranie zioła w Gdyni wygrało wszystko. Ja myślę, że będzie roast mój pod tym filmem. Ja tak myślę, czy mogłabym coś jeszcze dodać do naszej aktualnej konwersacji? Chyba mi się nie wydaje. Ale ja w kontrze do tego, jakie będą komentarze pod tym filmem, chciałabym bardzo podziękować za te pozytywne pod ostatnim. Tak, tak, o, no, bardzo fajne komentarze i mi się bardzo miło zrobiło, że jakby... Tak, bardzo pozytywnie odebraliście nasz podcast, który jest 149 na Spotify, więc pewnie po prostu jest mało podcastów, ale to bardzo dobry wynik, jak jesteśmy 149 w Polsce. Brzmi dobrze. Tak, a dopiero zaczęłyśmy. Tak, to po pierwszym odcinku już był ten wynik świetny. Nice. W jednym dniu. No to może teraz jesteśmy wyżej. Wiesz co, nie wiem, aż tak tego nie śledzę. Bardziej jestem na bieżąco z komentarzami na YouTubie. Okej, okay. No tak, no ja też, bo mi się wyświetlają. Mam włączone powiadomienia, ale no na Spotify chyba nawet nie ma możliwości zostawienia komentarza. Wiesz co, tam jest opcja ogólnie, że możesz dać jakiś tam swój taki, to nie jest publiczny komentarz, ale wiesz... Wiadomość do nas? Swoją jakąś taką opinię, tam można napisać coś takiego. Okej, okay. No to bo można wiedziałam. Było włączyć albo wyłączyć tą opcję i ja po prostu stawiam ją włączoną, stwierdziłam, że okay. Jak ktoś będzie chciał, to coś napisze. Był w ogóle jakiś wątek, który chciałyśmy poruszyć dzisiaj? Nie. Ty nie masz nic do powiedzenia? Nie, to ty tutaj przyjechałeś, powiedziałeś, że trzymam wszystko na podcast. No dobra, ale ty myślałam, że coś się u ciebie dzieje. Nie, nic się mnie nie dzieje, oprócz tego, że właśnie lecę do tej Anglii, chodzę sobie do pracy. No i dzieją się jakieś rzeczy w pracy, ale nie mogę o tym mówić, tak jak już powiedziałam biegły wcześniej. Tajemnica zawodowa musi być kept, więc... Brzmi jakbyś była lekarzem. Tak, jestem lekarzem medycyny pracy. Nie wiem. No, ciekawy wybór, ale dobra. Okej. Okay. Nie, no ale... Co ja mogę? No ja na szczęście nie... Nic nie mogę. Nie jestem ważnym człowiekiem, więc nie wyrzucam mnie zapalenie zioła. Mogę sobie gadać, co chcę w sumie o mojej pracy. Najwyżej. Nie no, myślę, że jakbym pojechała, to by mnie mogli wyrzucić. Ja myślę, że ja bardzo chętnie jakby... Oceniłabym warunki, które tam panowały. Dobra, jak się zwolnię, to myślę, że możemy to skomentować. Bo ja też pracowałam tam, gdzie Kinga pracowała. Ja jestem z polecenia Ali. Tak, i ja nie dostałam za ciebie pieniędzy w ogóle. Bo cię zdążyli wywalić. No, w sensie nie przedłużyli mi umowę, ale bardziej chodzi o to, że nadal powinni mi wypłacić wynagrodzenie za to. Bo ja ostatnio o tym przeczytałam, widzę się tam... Jakoś tak randomowo, jak ty mi powiedziałaś, że dostałaś pieniądze za też polecenie pracownika i ja stwierdziłam, że sobie to sprawdzę i no mają obowiązek nadal mi to wypłacić, więc w sumie... Wydaje mi się, że musiałabyś się upomnieć, tylko, bo ja też się musiałam upomnieć. Czy mi się chce kłócić o takie drobne? Ja nawet nie wiem, do kogo miałabym napisać, bo ja nie mam kontaktu z nikim z tej pracy. Bycz, drobne to jest cała moja wypłata miesięczna. Nie, połowa chyba. Nie wiem, no w sensie, ale... Chodzi mi bardziej o to, że porównanie do tego kłócenia się z nimi i w ogóle kontaktowania się z nimi, gdzie no zakładam, że musiałabym się skontaktować z jakimś szefem, kimś takim. Wiem, jaki jeszcze miałam kontakt. Tak, słucham. W temacie kontaktowania się i w temacie tego, że ostatnio gadałyśmy o Vinted. To ogólnie... Mam dość, nie? Kontaktowania się z Vinted. W sensie, była taka sytuacja, że ja przez przypadek skopiowałam zamiast swojego numeru konta, numer konta, z którego dostaję pieniądze. Masza! Ej! Co za to? Nie wolno. No nie. Możesz wziąć kota. Nie, ona się nie chce przytulić.
Ona jakby chciała się przyjść, to by tu przyszła, a ona coś jej, nie wiem. Więc ogólnie przez przypadek skopiowałam numer konta Vinted, w sensie tego, z którego dostaję pieniądze z Vinted, zamiast mojego, wysyłając ludziom numer konta, na który mają wpłacić zaliczkę na dziarę. Co? I wysłałam to do 7 osób. I ja nie biorę jakichś kolosalnie dużych kwot z tych zaliczek, więc no, ale 5 dych razy 7 to już jest 350. Więc jak już to ogarnęłam, że mi te zaliczki nie przyszły, to napisałam do Vinted, że hej, czy mogę coś z tym zrobić, czy ta firma, bo to jest w ogóle jakiś, nie wiem... To jest w Poznaniu chyba, nie? Coś takiego. Nie, oni to w ogóle, to jest zagraniczny jakiś bank. Tak? A, dobra, nie, bo ja pamiętam, że jak mi przychodzi przelew od Vinted, to coś tam Poznań. Nie, to jest jakiś w ogóle z zagranicy. A co, chodzi o to, że ona nie może drapać tego ręcznika? Nie, chodzi o to, że ona w ogóle tego nie może robić, maszą! Zejdź stamtąd! Ona chce krzesło drapać i ona próbuje zdjąć ten ręcznik. Dobra. Ten ręcznik jest specjalnie, żeby ona nie zniszczyła krzesło? Nie, on tutaj wisi, ja tak o. Ale to jest ochrona przed nią. Nie, ale... Ona ma swój drapak, ale ona się uwierzała na to krzesło i dobra, nieważne, nie chcę drapać. Mam nadzieję, że tego po prostu nie będzie słychać. Wydaje mi się, że nie. A jak słychać, to mój kot po prostu sobie drapie ręcznik, który wisi na krześle. Kontynuuj. Ale jest wczuta w to. Tak. Więc napisałam do nich, czy oni automatycznie odrzucą ten przelew, który zrobiłam omyłkowo, czy co tam jakby mogę zrobić w tej sytuacji, czy w ogóle mogę coś zrobić, czy mogę jakoś odzyskać te pieniądze. Jak nie, no to się pogodziłam z tą stratą. Najpierw mi cały czas odpisywali, pieniądze z portfela Vinted powinny dotrzeć do ciebie w ciągu iluś tam. A, no tak, automatyczna odpowiedź. Nie chodzi mi o pieniądze z portfela Vinted. A oni, w takim razie wyślij nam więcej szczegółów. Ja im piszę, omyłkowo zrobiłam przelew na numer konta, z którego dostaję pieniądze z Vinted. Jak mogę, co mogę zrobić w tej sytuacji? A oni, jeśli przelałaś pieniądze przelane przez Vinted z powrotem, to oddamy ci je automatycznie do portfela. I ja piszę, że okej, okay, ale te pieniądze nie mają nic wspólnego z Vinted. Po prostu zrobiłam przelew na ten numer bankowy, nie? Pieniądze wrócą do twojego portfela Vinted w ciągu 10 dni. I to już normalnie ludzie odpisywali, nie? Nie, że robot. I ja mówię, że w porządku, ale w jaki sposób te pieniądze mają trafić do mojego portfela? I już byłam, wiesz, coraz bardziej wkurzona. A oni, że wszystkie transakcje przechodzą przez portfel Vinted. A ja im piszę, że ale w jaki sposób pieniądze, które wysłałam wam na ten numer konta, mają trafić do mojego portfela Vinted? Skąd oni połączą to, że to jest mój portfel Vinted? No i w końcu jakaś kompetentna baba mi odpisała, nie, to był w ogóle jakiś chłop, i mi odpisał, że widzę, że masz problem, że tam te pieniądze wysłałaś, coś tam, sprawdzę, co da się z tym zrobić, nie? Minęły z 2 dni i mi napisał, że spróbuję się skontaktować, a nie, najpierw mi napisali, że te pieniądze automatycznie do mnie wrócą w ciągu 14 dni. Minęło to 14 dni, piszę do nich znowu, jakaś baba mi pisze, że poczekaj następne 14 dni. Więc minął już ponad miesiąc na ten moment i... Masz jakiegoś pecha w ogóle. Jakaś kolejna babeczka mi napisała, jak jej napisałam, że minęło znowu te 14 dni, kiedy te pieniądze mogą wrócić, bo oni mi napisali, że automatycznie oni to odrzucą po prostu. Że wiesz, jak nie wystawili mi żadnej faktury, ja im zrobiłam przelew. Znaczy teoretycznie to tak... No. Oni, wiesz, ci ludzie przelewali na moje dane te pieniądze, nie? No tak, tak. Tak. Tytuł, wszystko, wiesz... I że no, oni automatycznie powinni to odrzucić, nawet no, gdzieś tam... Tak, bo oni nie mogą w ogóle przyjąć tych pieniędzy, bo no tak, no bo to jest ich firmowe konto. Zgadzać, no nie. Więc założyłam, że serio to odrzucą, nie? I ta babeczka mi napisała, że przeprasza, że nie wiedzą, co mają w tej sytuacji zrobić, że napisze do nich. No i wiesz, zanim oni tam jej odpisali, bo to jakby oni mają jakiegoś dostawcę tych usług płatniczych, to nie jest przez Vinted, tylko to oni mają tak, jakąś zewnętrzną firmę. Odpisali jej i napisała mi, że prosi, żebym jej wysłała potwierdzenia. Musiałam tych ludzi poprosić, żeby mi wysłali potwierdzenia takie bankowe w PDF-ie, a nie, wiesz, screena. Tak, tak. Zanim to minęło, minął kolejny dzień, wysyłam to i zmienił się znowu człowiek na tej infolinii i pan Karol pisze, że pieniądze z twojego portfela wrócą do ciebie. I pisze do niego, proszę, żeby zapoznał się pan z moją sprawą, ponieważ nie chodzi o portfel Vinted. A on mi pisze,
w takim razie przybliż mi, jaki jest twój problem. Ja mu piszę, że... Tak, bo oni nie dostają historii maili. Ale to nie są maile, to są wiadomości na tym Vinted. Aha, okej. Okay. No to nadal, oni nie dostają tych wiadomości. Ale już to się jakby zaczyna od zera cały stara, czas. Stara, ale ja już mam po prostu... Już wiesz, byłam taka zła, nie? I to dzisiaj rano było. I ja mu piszę. Przypadkiem zrobiłam przelewy na numer konta Vinted. Wysyłam potwierdzenia zgodnie z tym, co napisała mi pani Patrycja. Uśmiechnie ta buźka taka sarkastyczna, nie? I on pisze. Przepraszam, nie możemy zająć się twoją sprawą, jeśli wysyłasz mi 5 potwierdzeń. Proszę zdecyduj się, która płatność się nie powiodła. Wy kurwa, wszystkie się powiodły. Jakby nie chodzi o pieniądze z portfela Vinted. A on mi pisze. Rozumiemy, że przelałaś z powrotem pieniądze, które dostałaś od naszego tego. Napisz, o którą dokładnie wypłatę z portfela chodzi. Oblałam się. Ja mu piszę, nie chodzi o wypłatę z portfela, a on mi pisze. Dobrze, widzę, że z twojego portfela dwukrotnie wypłynęła. To w ogóle działało? Tak, moje działa. No moje chyba już. Ten jak długo. Ale no dobra. Nie, no. Zawsze nie działało. Nie no, ale teraz działa. Nie ma słabą baterię, ale jest połączona. Bo jak to się świeci, zielono. Halo? Ale wcześniej się świeciło, bo ja tak w miarę staram się zwracać na to uwagę. Szczerze mówiąc, liczę, że jak siedzimy tak blisko, to nie będzie dużej różnicy w jakości dźwięku. W sensie będzie pewnie bardziej szumieć, ale... Kleję się, by się oblałam, ogólnie przybrałam się, by się oblałam herbatą. Dobra, generalnie pan Karol powiedział mi, że dobrze, to on się postara to załatwić, ale mam mu wysłać mój wyciąg bankowy z konta od początku roku. A ja mu piszę... Ale to w ogóle... Nie, on... Stara, on napisał, możesz mi wysłać wyciąg, bo oni, wiesz, na ty piszą, nie? No, no. A ja mu napisałam, nie, nie mogę. A on napisał, w takim razie rozumiem, że twoja sprawa jest rozwiązana. A ja mu po prostu... I się, bo siedzą moi rodzice, mówię, mamo, a on mówi, no ale przecież to twoja wina, że... Oni już nie mają jakiejś telefonicznej folii? Nie. Ale słabo. Ja sam... moja sprawa będzie rozwiązana, jak mnie pan połączy z tą babą po prostu. W sensie napisałam mu, czy mogę prosić, jak pani Patrycja Paulina, czy jak ona tam ma, będzie w pracy, żeby ona się ze mną skontaktowała, ponieważ ona zna moją sprawę. A on napisał, nie rozumiem, o co chodzi. I ja już powiedziałam, nie, już nie odpisuję, bo zaraz po prostu, wiesz, go wyzywam i oni stwierdzą, że jestem nienormalna i mi nic nie pomogą. Myślę, że i tak nic ci to już jakby nie da. No nie, bo ta babeczka się skontaktowała i wysłała mi to potwierdzenie, więc myślę, że jak ona będzie w pracy, nie wiem, za 2-3 dni... Mogła się poprosić o jakiś adres mailowy albo coś takiego. A nie wiedziałam, że pan Karol jest tak niekompetentny. No niestety to tak działa. Te wszystkie czaty i tak dalej tak działają. Że wyjdziesz z tego jakby czatu i dla nich ta cała historia się kliruje. Ale to nie jest, jakby ja nie wyszłam z czatu, to jest cały czas ten sam czas. No w sensie jakby zakończyłaś czat z jedną osobą, w sensie ona jakby już, nie wiem, skończyła pracę albo no tak, ona jakby stwierdziła, że sprawa zakończona i dostajesz nową osobę. I ona nie ma historii tej konwersacji. I ty masz ten kończyły najbardziej kontrowersyjny odcinek chyba jaki... Kiedykolwiek się pojawi? Czyli Kinga zbiedniała 1050 zł? 700 za taksówkę i 350 za zaliczki na dziary. Tak, ale myślę, że to jest najmniej kontrowersyjne ze wszystkich rzeczy, które dzisiaj powiedziałam, tak szczerze mówiąc. Ale zbiegłaś bardzo. No to prawda, ale może te 350 chociaż mi się uda uzyskać. Proszę wspierać nas podcast, bo nie będziemy mógł polecieć na wakacje. Tak, proszę oglądać. Jesteś dalej tak biedła. Zostawić łapkę w górę i komentarz do zasięgu. Do zasięgu. I udostępnienie, co ja to na Spotify nie wiem, co mogą zrobić. Ale na Spotify nie zarabiamy za dużo. Weźcie, kupcie YouTube Premium, słuchajcie na YouTubie, bo na Spotify tam jakieś grosze są. Tak, na Spotify ogólnie, nie wiem czy teraz, czy jakiś czas temu. Była przecież drama, bo Taylor Swift zdjęła całą swoją muzykę. Nie, to już było jakiś czas temu, bo właśnie powiedziała, że za mało płacą twórcom muzyki i w ogóle, że twórcy za mało dostają tak od Spotify'a. I tam się tam trwały jakieś różne rozmowy, na finalnie ona przywróciła tą muzykę i te stawki i tak podwyższyli, a to nadal są jakieś grosze. Więc było jeszcze mniej. 7 groszy za 1000 wyświetleń.
sposób. No, ale może dla podcastów też to inaczej jest niż dla piosenek. Wiesz, co chodzi? Nie wiem, tam co się, możliwe, że jak mam z tymi 7 groszami, ale tak jak tam widziałam te jakieś... No, ale na YouTube na razie mamy 0. Na minutę. Na sekundę. Prawda. Za wyświetlenie. Bo właśnie nie wiem, jak to wykombinować. I w ogóle też nie wiem, jak to rozliczyć później. What do you mean? No... No jak to rozliczyć? W sensie? W sensie... Co to... Co na swoją firmę poszło i później to jakoś... Jak to rozliczyć? Nie, bo ja bym musiała wtedy do tego sprowadzić. No właśnie. A jak to podzielić na 2? Wtedy. Nie wiem. Nie podłączymy nic pod konta AdSense i dopiero jak się zbiera jakaś chora kwota, to ją wypłacimy i rozdzielimy ją na pół i tyle, i będziemy liczyć, że skarbówka się nie przyjmie. No na pewno, jak się zrobi wielki. Wielki, ja nie wiem, nie, kurde, może to jest znaczy wielki. No nie wiem, no jak nie podłączymy przez parę lat, to myślę, że może się trochę uzbierać. Nie wiem, bo są długie. Nie wiem. Nie wiem, ja jakby myślę, że przemyślimy to jeszcze. Może ktoś się zna. Ale ile jest tych wszystkich youtuberów, którzy nie mają ani firmy, ani nic i wypłacają te pieniądze i jakoś żyją i w życiu nikt się do nich nie przypieprzył. Ja myślę, że jakbym nie założyła tej firmy, to nadal jakby nikt by się nie... Chociaż nie wiem w sumie. Bo wtedy nawet Pita bym nie mogła chyba rozliczyć. Tych pieniędzy? No z tych pieniędzy nie, ale tak się w ogóle zastanawiam, jakbym miała rozliczyć Pit. Nie, no nieważne. No masz pić z pracy też, nie? Jak pracujesz na umowę o pracę. No tak, nie, ale chodzi mi o... No nieważne. No nie, no nie rozliczasz, nic nie odprowadzasz, nic nie rozliczasz, stara. No, no ja tak nie potrafię, ale no w ogóle. Ja pamiętam, że ja wtedy, przecież nawet jak zaczęłam w ogóle pierwszy zarobek jakieś tam grosze, to rozliczyłam to jako niezarejestrowana firma, czy coś takiego. Do tam było do jakiegoś... No, to były jakieś grosze, no, ale to było do jakiegoś tam dochodu. No i jakby później tak sobie dopiero pomyślałam, że jeżeli jakby rozliczyłam tego Pita jako ta nierejestrowana firma, to zaraz będę już gdzieś tam widnieć. Jeżeli nie założę firmy później, jak będę zarabiać już więcej, no to może się do mnie przypieprzą, nie? No i moja mama wtedy też, pamiętam, że wtedy właśnie była jakaś drama, moja mama gdzieś usłyszała wiadomość jeszcze tam w internecie, że właśnie zaczęli, że skarbówka zaczęła trzepać youtuberów, którzy nie mają pozakładanych firm, nie odprowadzają podatków, tylko po prostu dostają przelew z AdSense, bo niestety AdSense ogólnie pobiera podatek w Stanach już. To, co my dostajemy, to już w Stanach jest opodatkowane. Ale niestety, tak, ale niestety tutaj nie nakłada się zasada o podwójnym opodatkowaniu. Bo ogólnie, jeżeli na przykład byś dostawała, nie wiem, wpłatę z Węgier i ona też już jest opodatkowana, to tutaj nie musisz płacić podatków. A tak było w Izraelu, czy co? Nie, no ogólnie takie są zasady. Węgry to taki przykład. Aha, myślałam, że Węgry jest konkretnym przykładem. Ale jakby YouTube działa w taki sposób, że to się do tego nie zalicza. I wywalone, że to jest podwójnie opodatkowane i że jakby z tego już jest zapłacony podatek w Stanach, to my musimy zapłacić z tego podatek w Polsce. Nie znam dokładnej zasady działania tego, ale wiem, że tak jest. Bo pamiętam, że właśnie jak zaczęłam przygodę i zaczęłam coś tam zarabiać, to Boże, ile ja o tym czytałam i oglądałam jakieś filmiki właśnie, gdzie ludzie, którzy zarabiają jakieś kosmiczne pieniądze na YouTubie, i właśnie znają się bardziej finansowo na tych rzeczach, mają takie oddzielne kanały, gdzie właśnie opowiadają o tym wszystkim i właśnie było to było tak sformułowane. O. Dziękujemy! I widzimy się za tydzień. Za tydzień? Będziemy raz na tydzień wrzucać? Grafik, muszę ci pokazać mi grafik na kwiecień, bo to może być trudne. No to będziemy właśnie się o takich rzeczach spotykać. Jak teraz będę mogła przyjechać furą, no to w sumie mogę przyjechać nawet wiesz, o drugiej nocy, nie? No tak. Co by zawsze mogłam. Ale teraz będę miała też z kim zostawić Świętego Rocha zawsze, tak naprawdę. No tak. Bo zawsze coś jest. No. Dobrze. Dobra. Pa!